Dzień dobry. Witam serdecznie w sobotni poranek 2 marca 2024 roku. Dzisiaj chcemy rozpocząć dzień sobotni Bożym Słowem i zapraszam Was do jego wysłuchania. W psalmie 13, w drugim wierszu czytamy słowa: Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż będziesz zakrywał oblicze swoje przede mną. A w Ewangelii według świętego Mateusza w 27 rozdziale 46 wierszu czytamy słowa Pana Jezusa. Zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Tematem dzisiejszego Słowa Bożego jest poczucie opuszczenia człowieka przez Pana Boga. Jakie może on odczuwać, gdy piętrzą się różne trudności, gdy piętrzą się różne doświadczenia, gdy nie umiemy sobie z czymś poradzić, co dzieje się wokół nas. Kiedy Dawid pisał słowa psalmu 13, pytał: Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał. Podobne słowa wypowiada nasz Pan na krzyżu Golgoty: Eli, Eli, lama sabachtani. Czasami wydaje się nam, że pomimo naszych wielokrotnych, gorliwych modlitw i próśb, Pan Bóg nie odpowiada i milczy. Przynosząc nasze prośby do niebieskiego Ojca, często oczekujemy natychmiastowej odpowiedzi. Ta jednak nie nadchodzi. Dzisiaj mamy się, drodzy, nauczyć, że nasz Bóg nie tylko doskonały jest w swojej mądrości, ale jest także doskonały w swoim czasie. W Księdze Kaznodziei Salomona możemy przeczytać słowa: Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. W języku hebrajskim słowo pięknie można także przetłumaczyć w odpowiednim czasie. A zatem Pan Bóg rzeczywiście nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy dokładnie wtedy, kiedy my byśmy tego chcieli. Możemy mieć jednak pewność, że kiedy On nam odpowie, to będzie to najwłaściwszy czas. Będzie to dobre, będzie to najpiękniejsze, co możemy sobie wymyśleć i wymarzyć. Zachęcam Was dzisiaj, szanowni słuchacze codziennika biblijnego, do tego, abyśmy wszyscy na nowo zaufali Panu Bogu pomimo wszystko. Byśmy na nowo oddali wszystkie sprawy naszego życia w Jego ręce, pomimo wszystko. Byśmy nigdy nie zwątpili, że On najlepiej i najdoskonalej poprowadzi nas nie tylko przez dzisiejszy dzień, ale przez całe nasze życie. Jest taka poranna pieśń w naszym śpiewniku kościelnym pod numerem 475. Dzięki za ten dzisiejszy ranek, dzięki za każdy nowy dzień. A potem kolejne zwrotki mówią: dzięki za wiernych mych przyjaciół, dzięki za wielką radość życia, dzięki też za wszystkie smutki, żale i w końcu dzięki za Twoją wierną miłość. Zachęcam Was do dziękowania Panu Bogu za wszystko, co nam daje, nawet gdy czujemy się samotni i opuszczeni. On jest blisko nas i trzyma Ciebie i mnie za rękę, prowadząc bezpiecznie do niebiańskiego portu. A jako że mamy poranek, to chciałbym zaprosić Was do zaśpiewania lub do zanucenia chociaż tej pięknej pieśni, którą zacytowałem, by wyrazić wdzięczność Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy.
życzę Wam, drodzy, spokojnego, błogosławionego dnia. Niech dobry Pan Bóg prowadzi Was za rękę. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.